Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś mam dla Was przepyszne placuszki koreańskie hot dog w wersji takiej na słodko, z cukrem, z cynamonem i z orzechami laskowymi. W Korei jest to bardzo popularne danie street foodowe, występuje w wielu odmianach, w wersji słodkiej, w wersji takiej bardziej wytrawnej, z makaronem chapcze. Także można tutaj sobie dowolnie dopasować na dzienie. Zaczniemy od zrobienia ciasta. W miareczce mam już 300 ml mleka. Mleczko sobie tak leciutko podgrzałam, żeby mogły bardziej pracować drożdże po dodaniu tutaj do mleka. Mam 1/4 opakowania takich świeżych drożdży. Możecie też użyć drożdże suche, wtedy dodajcie 1 łyżkę takich drożdży. I łyżka cukru, bo drożdże bardzo lubią cukier i dzięki dodaniu cukru będą mogły szybciej się aktywować. Teraz wszystko dokładnie należy wymieszać, żeby się rozpuścił cukier i drożdże, i odstawić na 5 minut. W misce mam przygotowaną mąkę. Mam tutaj około 0,5 kg mąki. Zobaczcie, jak się moje drożdże przejęły swoją rolą. Naprawdę bardzo szybciutko zaczęły pracować. Wlewam je teraz tutaj do mąki. Oczywiście wszystkie składniki dokładnie zostaną opisane jak zwykle w opisie filmu. Wymieszam teraz tutaj te szalone drożdże z mąką. Teraz przy pomocy dłoni powyrabiam ciasto przez 5 minut. Ono za kilka chwil przestanie się lepić do dłoni. Oczywiście możecie też skorzystać, jeżeli posiadacie taki robot kuchenny z funkcją wyrabiania ciasta, wtedy wyrabiajcie przez 10 minut. Możecie sobie troszeczkę podsypywać mąką, żeby łatwiej się ciasto tutaj Wam odkleiło dłoni. Ja sobie już tak zrobiłam, więc widzicie, zaczyna ciasto wyglądać tak, jak powinno. Pięknie pachnie. Zapach przypomina zapach ciasta takiego drożdżowego do strucli makowej. Zagniecione ciasto teraz przykryjcie folią spożywczą dokładnie i odstawcie w ciepłe miejsce na... Teraz się właśnie tak zastanawiam, na ile, bo zwykle odstawiałam na 2,5 godziny. Te drożdże są naprawdę szalone w dniu dzisiejszym, więc myślę, że tak zobaczę 1,5 godzinki, jak tutaj się wszystko będzie przedstawiać. W czasie, kiedy ciasto rośnie, zrobię nadzienie do hot dog. Mam tutaj 100 g cukru trzcinowego. Jeśli macie taki cukier brązowy, taki mokry cukier, to będzie jeszcze lepszy. Teraz do takiego cukru dodam łyżeczkę taką od herbaty cynamonu mielonego i mam tutaj posiekane orzechy laskowe. Możecie tutaj dodać oczywiście orzechy takie, jakie macie akurat w domu, albo po prostu jakie lubicie, bo wiem, że są frakcje laskowe, frakcje włoskie. To już zależy od Waszych gustów. Teraz dokładnie wymieszam i poczekam, aż to ciasto z szalonymi drożdżami nam się fajnie tutaj zrobi, fajnie urośnie. Ciasto już pięknie wyrosło. Pora ściągnąć folię.
Tak, je troszeczkę teraz tutaj trzeba spacyfikować. I najlepiej do formowania tych placuszków sobie dłonie posmarować takim bezzapachowym olejem. Ja użyję roślinnego oleju. I teraz będę sobie tutaj nabierać takie porcje. Troszeczkę większe niż taka piłeczka do tenisa stołowego. Tak teraz tutaj spłaszczę na dłoni i dodam łyżeczkę nadzienia z cukru i orzechów i cynamonu oczywiście. I teraz należy wszystko razem pozlepiać tutaj, żeby się ładnie wszystko połączyło. Tam, gdzie się nie połączyło, to trzeba jeszcze mocniej docisnąć. Przygotować sobie takich kilka kuleczek i zaraz je będziemy smażyć. Ja tutaj na potrzeby filmiku nie będę robić z całości. Pokażę Wam na przykładzie. Bardzo fajny tutaj słychać, jak się formuje tą kuleczkę. Tam w środku ten cukier i cynamon i orzechy naprawdę tak fajnie chrzęszczą. Na patelni rozgrzewam olej. I teraz będę układać, najlepiej po dwie sztuki i będę obsmażać do momentu, kiedy pod spodem one się leciutko zarumienią. Później przewrócę na drugą stronę i będę dociskać taką łopatką. W Korei mają takie bardzo fajne, okrągłe, metalowe łopateczki specjalnie do tego dania, no ale wiadomo, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I myślę, że z powodzeniem przy pomocy takiej właśnie łopatki sobie tutaj poradzę. Teraz ostrożnie, żeby się nie poparzyć. I teraz trzeba docisnąć, spłaszczyć. No i powiem Wam, że całkiem fajnie. I teraz oczywiście obsmażamy do momentu, aż one się ładnie tutaj zarumienią po obu stronach. One będą takie fajne, chrupiące na wierzchu. W środku będzie to pyszne nadzienie. Cudowne. Ściągam i smażę kolejne. Przewracam i dociskam i kolejne. Pięknie pachną. Bardzo ważne jest, żeby nie przypalić ich z żadnej strony, bo wtedy już nie będą takie smaczne. Koreańskie placuszki hot dog są już gotowe. Pokażę Wam na przykładzie jednego placuszka, jak one wyglądają w środku. Pięknie chrupią. Proszę bardzo, tak wyglądają w środku. Nie mogę się doczekać, za chwilę będę pałaszować, zrobię sobie kawę i to będzie naprawdę cudowny deser na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zachęcam Was do skorzystania z tego przepisu, do spróbowania czegoś innego, jakiejś innej słodyczy. Zachęcam również do subskrybowania, do komentowania.
No ale przede wszystkim jak zwykle z uporem maniaka zachęcam Was do próbowania nowych smaków. Cześć!